Dziś zabieram was na wyprawę w okolice wsi plemienia Raglaj w południowym Wietnamie. Będzie dużo ciekawostek przyrodniczych i nie tylko. Pierwsza już za nami, przyjrzyjmy się jej bliżej. Ta drewniana konstrukcja to plemienny dom spotkań, czyli taka wiejska świetlica. Na uwagę zasługuje fakt, że ściany schodzą się do wewnątrz ku dołowi. Na około 2 godziny przed zachodem słońca krajobrazy prezentują się naprawdę nieźle. Tylko spójrzcie, a tutaj pełno zwęglonych pni i konarów. Już mówię dlaczego. Wszystko dlatego, że w niższych partiach okolicznych gór powszechnie sadzone są akacje. Te drzewa rosną bardzo szybko, o czym opowiadałem w poprzednich odcinkach. A kiedy akacje zostają ścięte, pozostałości są wypalane, żeby popiołem użyźnić glebę. Natomiast rzut oka w drugą stronę i mamy kolejną ciekawostkę przyrodniczą. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Tym razem nie chodzi o maniok, a o te niepozorne rozety liści. Być może ktoś już rozpoznaje, z czym mamy do czynienia. Otóż, moi drodzy, to są młode ananasy. Roślina, kiedy dojrzeje, to tutaj ze środka wyrosną przekształcone liście, przypominające szyszkę, i ta szyszka zmieni się w owoc. Za mną właśnie wspomniana przed chwilą akacja, a po drugiej stronie mamy drzewo nerkowca, jeszcze młode, ale będzie rodziło orzechy nerkowca, jak na nerkowca przystało. A tam w oddali widzę bardzo dorodnego ananasa. Podejdźmy bliżej, być może ma zalążek owoców. Chyba mamy pecha i jesteśmy już po zbiorach. W tym miejscu z rozety liściowej wyrastał owoc ananasa i jak widać został już zebrany. Dorodna rozeta ananasowa, też już bez owocu. Ale opowiem wam ciekawostkę, co zrobić, żeby mieć swoje ananasy. Sadzenie ananasów jest bardzo proste. Możecie to zrobić w Polsce. Oczywiście nie w gruncie, bo jest u nas za zimno. Ale jeżeli kupicie w sklepie owoc ananasa, odetnijcie liście i przesuszcie przez 2-3 dni. Potem tę rozetkę liściową umieśćcie w doniczce z ziemią i cierpliwie czekajcie. Ze środka powinny zacząć wyrastać nowe liście, a przy odrobinie szczęścia doczekacie się swojego owocu. Tam w oddali, na zboczu góry, widoczny jest bardzo potężny wodospad, ale żeby przyjrzeć się mu bliżej, musielibyśmy pojechać trasą na Dalat. A do miasta Dalat jakieś 80 km i jest zdecydowanie zbyt późno, żeby to dziś zrobić. Więc o ogromnym wodospadzie i mieście Wiecznej Wiosny będzie przy okazji innego odcinka. Udało mi się znaleźć rozetę liściową, odciętą właśnie z owocu ananasa. I tak jak mówiłem, coś takiego wsadzamy do ziemi po przesuszeniu przez 2-3 dni w temperaturze pokojowej i powinno tu ze środka zacząć wypuszczać nowe liście. Przykucnąłem, żeby pokazać wam kolejną ciekawostkę przyrodniczą. Jest to mimoza wstydliwa. A dlaczego wstydliwa? Spójrzcie na to. Swoją nazwę zawdzięcza reakcji m.in. na dotyk, ale również silne podmuchy wiatru czy opady deszczu. Spójrzcie. Błyskawicznie liście zaczynają się zamykać. Ma to na celu ochronę liści przed ich uszkodzeniem albo przed zjedzeniem przez zwierzęta. Liście zamykają się bardzo szybko, natomiast ich ponowne otwarcie zajmuje między 10 a 15 minut. Miałem już schodzić z tego wzgórza, ale cierpliwość popłaca. Znaleźliśmy ananasa, przyjrzyjmy się mu bliżej. Nie jest to najokazalszy owoc, jaki widziałem, łapa dla skali, i coś go troszkę podgryzło. Mogły być to wiewiórki, ale równie dobrze inne ssaki.
I możemy zaobserwować, jak właśnie na takim wyniesionym pędzie wyrasta ze środka rozety liściowej. A tutaj mamy dowód, że praca zespołowa pozwala osiągać naprawdę spektakularne rezultaty, bo te rowki zostały wyżłobione przez mrówki. I trafił nam się transport pożywienia do gniazda. Prawdopodobnie niosą jakiegoś owada. I zobaczcie, mrówcza autostrada jest bardzo dobrze widoczna. Mrówki poradziły sobie i z błotem, i z suchą ziemią. Coś pięknego. I jest kolejna ciekawostka architektoniczna. Przykład tradycyjnej architektury plemienia Raglaj. Przyjrzyjmy się już bez mojej twarzy w kadrze. Budynek wykonano z nieheblowanych desek pozyskanych z okolicznych lasów. Nie widzę, żeby miał doprowadzony prąd, a baniak świadczy o tym, że nie ma też tutaj bieżącej wody. Także mieszkańcy są dosyć mocno samowystarczalni. W budynku nie ma też okien. Trochę kiepsko widoczny i onieśmielony moją obecnością, ale trafił się pięknie śpiewający ptak wielkości myśli królika. Wędrujemy lasem odroślowym. To nie jest pierwotna dżungla. Trudno to nawet nazwać wtórną dżunglą. Jak widać, ścieżka bardzo wąska i bardzo wysoka wilgotność powietrza, potęgowana przez to, że zaczęło kropić. Na jednym z pni napotkaliśmy hubę. Nie jestem ekspertem, ale być może jest to któryś z gatunków lakownicy. W Wietnamie mamy ich 6. Od spodu białej barwy. Kontynuujemy wędrówkę tą wąską ścieżką. Kilka metrów dalej już bez wątpienia młody owocnik lakownicy. Piękny i bardzo ceniony nie tylko w Azji grzyb. Zaskakująca wiadomość. Krople uderzające o liście oznaczają, że pada deszcz, więc czas, żebym powoli schodził do motocykla i udał się w niższe partie gór. Bo część dróg może nie w tak kiepskim stanie jak ta, ale prowadzi po błocie i po opadach deszczu. Może być mi ciężko przejechać je automatycznym motorkiem. Tu pomiędzy krzewami mamy parę bilbili szarookich. Może nie najlepszy kadr, ale coś chyba widać. Niewielki ptak, mniej więcej jak 1,5 wróbla. Pod nawisem skalnym przykład motoryzacji terenowej w Wietnamie. Na takim sprzęcie lokalni mieszkańcy są w stanie jeździć po górach. Jak widać, nie potrzebują do jazdy terenowej motocykli crossowych. Ten został pozbawiony wszystkich zbędnych elementów. Mamy tutaj w zasadzie silnik. O, i jedno lusterko. Rzadki widok w leśnych motocyklach. Mówię leśne motocykle, bo po wietnamsku właśnie tak nazywa się maszyny przystosowane do jazdy w lesie. Semai rung. Zjeżdżając tą szutrową drogą, moją uwagę przykuło to, czyli kolejna ciekawostka przyrodnicza. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Mamy grzyba. Dłoń dla skali. Przypomina podgrzybka, ale już więcej nie popełnię tego błędu i nie będę go zbierał. Dość często w tych lasach akacjowych rosną grzyby. Op. Ojej. Urwałem go niechcący. Często w tych lasach występują grzyby o budowie podobnej do podgrzybków. Pachną całkiem zachęcająco, natomiast są gorzkie, niczym borowiki szatańskie. Więc nie warto ich zbierać. Tego uszkodziłem niechcący. Zostawmy go tutaj. Może jakieś zwierzęta się pożywią. Co krok ciekawostka przyrodnicza. Spójrzcie tylko na to. To nie jest drzewo, a ogromny kaktus. W dodatku jadalny. Przyjrzyjmy się mu bliżej. Już mówię, co to jest. Przed nami pitaja, znana również jako smoczy owoc. Jest to epifit, czyli roślina, która w naturze chętnie porasta drzewa, wspina się po nich. Innymi słowy, pnący kaktus. I jak widać, ten akurat kwitnie
i u nasady kwiatów już zaczynają formować się owoce. Pitaje możecie czasem znaleźć w polskich sklepach, więc kształt pewnie znajomy. Pitaja pochodzi z Meksyku i Ameryki Środkowej. Kwiaty rozkwitają wyłącznie w nocy, dlatego są zapylane przez nietoperze oraz ćmy. Zaczyna coraz mocniej padać, więc najwyższy czas, żeby wjeżdżać do wsi plemienia Raglaj. Jeżeli podobają Wam się takie ciekawostki przyrodnicze i nie tylko z Wietnamu, zostawcie po sobie ślad, bardzo pomaga to w rozwoju kanału. A teraz jedziemy dalej. Dotarłem nad rzekę, pewnie będzie kąpiel, ale w tle ciekawy widok. Przedstawicielki plemienia Raglaj z bambusowymi wędkami szykują się do połowu ryb. Przyjrzyjmy się im bliżej. Jak widać, jest to zajęcie dla całej rodziny. Pani przyprowadziła ze sobą dzieci. Starsza córka będzie wędkowała, a młodsze dzieci poszukują przynęty. Z pomiędzy nadrzecznych kamieni wybierają między innymi kiełże, drobne skorupiaki, które są przysmakiem ryb żyjących w tej rzece. Ciekawostka, że wędki nie mają spławików. Branie jest wyczuwalne poprzez drżenie bambusowego kija. Nie minęło nawet kilka minut i pani udało złapać się pierwszą rybę. Także zaczątek kolacji już jest. Córka póki co ma mniej szczęścia. Ale gigantyczna mrówka. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Mrówko, nie uciekaj, proszę. Daj się sobie przyjrzeć. Ma ze 2,5 cm. Jak nie lepiej. No i uciekła. Ajajaj. I jak widać, połowy idą mnie najgorzej, chociaż rozmiar ryb dosyć mały. Ale na kolację coś będzie. Na tych terenach mieszkańcy nie są tak bogaci jak w mieście, więc dobrze, że mogą złapać jakieś źródło białka. A tam w oddali kolejna ciekawostka. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Jak widać, lokalni mieszkańcy nie tylko łowią, ale również biorą kąpiele w tej rzece. Pani myje włosy, a dziewczynka ma baniak, co świadczy o tym, że będą pobierali z tej rzeki wodę pitną. No ja tutaj bym nie pił, ale skoro pobierają, pewnie nie mają wyboru. Nie każdy w tych górach ma dostęp do bieżącej wody. Musiałem założyć długą koszulę, bo przede mną jakieś 50 km drogi powrotnej do Nianchang. Na szczęście przestało padać. W tle kolejny drewniany dom plemienia Raglaj. I będziemy się powoli żegnać, moi drodzy. Dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek na temat ciekawostek związanych z tym plemieniem i okolicznymi wsiami. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Dobra, nie będę się żegnał ponownie. Pół dnia na terytorium plemienia Raglaj, więc trzeba coś zjeść. Tutaj świeże warzywa, a co w misce już pokazuję. Zatrzymałem się w przydrożnym zajeździe, żeby za około 6 zł zjeść miskę tradycyjnej wietnamskiej zupy pho. Tu akurat pho bo, czyli zupa z dodatkiem wołowiny. Miejmy nadzieję, że to wołowina, a nie jakieś inne mięso. Zupa bierze swoją nazwę od makaronu. Tak naprawdę pho nie oznacza zupy, a ten konkretny rodzaj makaronu. Widzę, że pływa tutaj jeszcze odrobina szczypiorku. A z zieleniny mamy do wyboru sałatę, mamy do wyboru
aromatyczną kolendrę meksykańską, papryczki chili dla zaostrzenia całego bulionu i umknęła mi nazwa tej rośliny, ale całkiem smaczna i na pewno zdrowa. Biorę się za degustację. Zaczynamy od dodania ziół do bulionu. Troszeczkę je rozkawałkuję, żeby lepiej oddały swój aromat. Rzucę też papryczkę chili, chociaż powinienem był ją przegryzać bez wrzucania do zupy, ale już za późno. Sięgnę poza kadr, bo widzę, że mamy tam jakieś sosy, ale zanim to zrobię, jeszcze odrobina świeżo wyciśniętego soku z limonki i resztki limonki użyjemy do polowej dezynfekcji pałeczek przed jedzeniem. Wiadomo, nie zastąpi to porządnego mycia i przestrzegania zasad higieny, ale lepiej tak niż wcale. No i teraz sięgam poza kadr, bo poza kadrem pają się przysmaki. O, pięknie! Mamy tutaj chili z trawą cytrynową. Ląduje w zupie. A jeszcze więcej. Ostrego nigdy za wiele. No i przechodzimy do degustacji. Jeszcze musimy całość dokładnie rozmieszać, zanurzyć zioła w wywarze. I jak będzie widać, że nabrał ładnego koloru od tej pasty chili, z chili i trawy cytrynowej, to bierzemy się za degustację, bo jestem już naprawdę głodny. Myślę, że najwyższa pora, więc zmiana ujęcia i jedziemy z zupą pho. Na pierwszy ogień tytułowy makaron pho. Na pewno gorący i uprzedzam, że kultura jedzenia przy stole w Wietnamie jest troszkę inna niż w Europie. Jemy pałeczkami, makaron jest długi, więc siorbanie nie tylko nie narusza zasad etykiety, ale jest wręcz mile widziane. Makaron, jak makaron, poprawny. Zobaczmy bulion. Myślę, że dodam tutaj jeszcze trochę soku z limonki i na pewno więcej chili. Wiadomo, jesteśmy w przydrożnym zajeździe, także nie spodziewajmy się tutaj zupy rodem z restauracji Michelin, ale za tę cenę myślę, że cena, jakość bardzo dobra. O zupie w zasadzie tyle. Pozwólcie, że zjem w spokoju.